Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Gdyby nie wspomożycie... Odczynienie klątwy nie chodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Północnica za dnia się nie zjawi.
jesteś... Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się jaśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Dzięki, co w kniei włodarzu. Dawno byśmy wszyscy... Tempo! Kapliczkę też zniszczyli. Naprzód! Dalej, Płotka, dalej! Thank you.
tempo! To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coście za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Skończcie z tym. Nie będziemy słuchać pachołka na klerykalnej smyczy. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Cyrk złapać ludziom po tym. Jakieś ostatnie słowa.